Hej, tu Magda i Wiktoria. Dzisiaj nagrywamy dla Was odpowiedzi na Q&A, gdzie zadawaliście nam mnóstwo pytań pod postem. Było ich tam ponad 200 komentarzy, tylko coś mi tu się nie włączyły te pytania, także... Boże, dobra, chwilka, mamy małą awarię. Jestem już tu na albo moim... Albo turbulencje. Miałam już mieć wszystko przygotowane, a tu nie mam. Mała wtopa. Muszę od nowa wejść na swój kanał, wybaczcie. Uszatkowe rady, bo wiecie, na tabletach i tak dalej nie działa ta strona tak, jak powinna. Musiałyśmy zmienić sprzęt, bo tablet był niezaktualizowany, przez co na społeczności nie wyświetlały się posty, ale już mi mój narzeczony dał. Musiałam chwilę go prosić. Tak, Wika poszła pod telefon i udało się. Po prostu powiedziałam, proszę kochany braciszku. Super. Więc będziemy czytać pytania, które się nie będą... Te, które się będą powtarzać, to po prostu nie będziemy na nie już odpowiadać, żeby nie zajmować czasu, bo pytanie jest 202, znaczy w zasadzie 202 komentarze, więc to jest trochę dużo. A żeby to nie trwało nie wiadomo ile. Takie, które na przykład będą jakieś takie, nie wiem, no... długie, jakieś dziwne czy coś, to może ominiemy, zobaczymy, nie wiem, nie czytałam ich jeszcze, więc trochę taki spontan. Pierwsze pytanie, co najbardziej lubicie jeść? Czy Wiktoria chce mieć kanał na YouTubie? Ja może powiem najpierw za siebie, co ja lubię jeść. Ja najbardziej lubię pizzę. Pizzę mogłabym jeść cały tydzień, to jest najlepsze danie i serio, kocham pizzę, mogłabym być pizzerwoman i od rana do wieczora jeść pizzę i ona mi się nigdy nie snudzi. A ty? Ja też pizzę. Też najbardziej lubisz pizzę? No. Serio? A z czym? Z pepperoni i z serem takim roztopionym i z szynką. Ja też, ale jeszcze lubię cebulę i oliwki. Musisz kiedyś spróbować. Ja lubię też z pieczarkami. O, też dobre w sumie. A czy Wiktoria chce mieć kanał na YouTubie? Tak. Tak? No. Może kiedyś mama ci pozwoli, co? No, ale będę duża. Jeszcze chwilę musisz poczekać. Skończę się liceum, też będę miała. To jeszcze chwila, co? No. Jeszcze 11 lat. No. Kurde, ale warto czekać. Warto czekać im realizować marzenia. Żyć, nie umierać. Króliczek miniaturka versus królik hodowlany. Jakie lubisz zwierzaki? Twój ulubiony kanał o królikach. Jesteś mega, uwielbiam cię. Króliczek miniaturka versus hodowlany. Ja osobiście chyba wolę hodowlańce. Są takie fajne, miziate. Mam duże łóżka i kawał ciałka do kochania. A ty, Wiktoria? Ja miniaturki, bo są takie słodkie małe. No to widzisz, mamy inne tutaj upodobania. Jakie lubisz zwierzaki? Ja lubię wszystkie zwierzaki. Poza tymi, co mają 8 nóg, skrzydełka i robią bzzz. Lubię wszystko poza owadami itp. A ty? Ja lubię takie leśne i takie świnki morskie. No też fajne zwierzaki. Twój ulubiony kanał o królikach? No w zasadzie ja nie oglądam żadnych kanałów o królikach, więc moim ulubionym kanałem o królikach są po prostu uszatkowe rady. A twój? Mój też. Tak. O, jak słodko. Jestem fanką. Mega fanką. No czy gdybyś miała wybór, czy zdecydowałabyś się drugi raz na tak duże statko, wiedząc, jakie będą tego skutki? Aktualne skutki są bardzo fajne, czwórka sobie żyje w zgodzie i w zasadzie chyba bym się nie zdecydowała, ale nie dlatego, że się nie dogadywali przez jakiś czas, tylko dlatego, jaki syf robią i jak dużo czasu trzeba poświęcić na sprzątanie. I generalnie chyba z tego powodu bym nie powtórzyła tego. Uważam, że najbardziej optymalną ilością królików to są 2 sztuki. Jest przy nich optymalna ilość pracy, koszty są optymalne, ale większa ilość to po prostu już jest naprawdę, można się zajechać. Jest syfki łaj, mogi łaj. No ciężko jest utrzymać porządek przy takiej ilości królików, bo to są zwierzęta brudne, brudzące, robiące chaos wszędzie, gdzie się pojawią, niszczące, więc no niestety siłą rzeczy jest też bałagan z tego powodu. Jaka jest twoja ulubiona rasa króliczka? W sumie nie mam ulubionej rasy. A ty masz jakąś? To jest płeć. A ja nie wiem, jakie to jest. Rasa to na przykład, nie wiem, hermelin, olbrzym belgijski, królik lew, nie wiem, baranek miniaturowy, takie sklapniętymi uszkami. No ale jak nie wiesz, to nie musisz odpowiadać. Baranek, okej. Ja to klapniętymi uszkami, bo to ja lubię takie zwierzątka. Możesz mówić trochę głośniej, żeby cię słyszeli lepiej. Tak? Będziesz mówić głośniej? Dobra. Czy gdybyś musiała zmienić imiona królików, jakby one brzmiały? Nie zmieniłabym chyba imion moim królikom. No nie wiem, jakby brzmiały, bo w zasadzie nie jestem dobra w wymyślaniu imion, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. A ty jakbyś nazwała inaczej tuptusia?
Puszek. Puszek? No właśnie, taki puszysty, jak wacik. Kim dla Ciebie... A, nagrasz odcinek 33 fakty o królikach? Chyba nie nagram, ponieważ nie wiem, czy znajdasz tyle faktów o królikach. Nie są to aż tak wspaniałe zwierzęta, żeby aż tyle faktów o nich uzbierać. Chyba, że mają to być jakieś przyziemne fakty, to może i tak, ale szczerze nie wiem, czy chce mi się aż tak wymyślać. Myślę, że wolę się skupić na innych rzeczach niż 33 faktach o królikach. Kim jest dla Ciebie Wiktoria? Jak tam kręci? Kiedy będzie z nim film? Wiktoria jest siostrą cioteczną mojego narzeczonego. Czyli za niedługo Ty będziesz moją siostrą. Tak, niedługo ja będę siostrą po ślubie. Przyszywaną, ale siostrą. W sumie no, będziemy już rodziną, nie? A Wiktorię znam od kiedy jeszcze była w brzuchu swojej mamy, także trochę już się znam, nie, Maruszku? A jak tam Krecik, kiedy będzie z nim film? Krecik ma się dobrze, sra, pije, je, śpi cały czas. Muszę nas chwilkę przebrać, bo telefon dzwoni. Dobra, już odebrałam telefon, porozmawiałam, możemy wracać. Krecik żyje, ma się dobrze, załatwia się, praktycznie śpi w nocy, znaczy w dzień, w ciągu dnia, w nocy wychodzi, mało się widujemy. Tyle co go widzę w norce, albo jak tam sobie coś żre ze swoich zapasów. Ale no, czy film jakiś z nim będzie, to nie prędko, bo no to jest zwierzę nocne, ja w nocy śpię, on w dzień możesz śpi. Nagrać, że Krecik decyduje o twoim dniu. Mogło być ciężko, bo no chomiki nie są aż tak rozgarnięte, kontaktowe mi się wydaje, ale żeby... Ale nie, że kładziesz na przykład dwa przysmaki, na przykład wiem. Ubranie. No to... No. Tylko wiesz, musiałabym go obudzić, a z drugiej strony nie chciałabym go obudzić, więc no nie prędko będzie filmik z racji tego, że on ostatnio dużo śpi w ciągu dnia, a w nocy z kolei ja odsypiam. Pytania do Wiktorii. Według Ciebie króliki czy świnki są bardziej przytulaśne i które lubisz bardziej? Świnki są bardziej przytulaśne, a jeżeli które lubię, to obydwie. Czy świnki Cię budzą w nocy? Tak. Tak? Ale już często tak nie, tylko rano. Jak zawsze jeszcze kupię. Trzeba uważać. Możesz troszkę głośniej mówić, że Cię słyszeli, bo nie wiem, czy Cię będą słyszeć. Jak Ci idzie z opieką nad Twoimi zwierzątkami? Dobrze. Radzisz sobie? Sprzątasz im? Karmisz? No, sprzątać to mama, ale dać im jedzenie to ja. Aha, czyli pomagacie sobie na no, ja kładę na przykład na dnie trochę karmy, a na wierzchu te takie zioła, mieszankę od Ciebie. Mhm. A tak w ogóle zostawcie suba i łapkę w górę. Dzięki. I padajcie na Magdy sklep. O, super. Albo stacjonarnie na Zagórską 71. Jak Ci idzie w szkole? Pozdrawiam. No dobrze, idzie mi sobie. Tak? Zwłaszcza, że teraz nie chodzisz. No, ale jutro już idę. Tak? O, fajnie. Nudno trochę w domu, nie? Ja muszę wyplanować, jak nie pójść. Jak nie pójść? Bo mi zamorduje. Chłopak Cię zamorduje? Tak. To nieładnie. Kiedy będzie film z Krecikiem? Już mówiłam. Kiedy miałyście pierwszą myśl o Waszych zwierzakach? No, to było pierwsza myśl, to pojawiła się wtedy jakieś dwa tygodnie przed pojawieniem, nie, dzień przed pojawieniem się Mimi. No, czy tam kilka dni przed pojawieniem się Mimi. I po prostu ogarnęłam Mimi i tak się to wszystko weszło szybko w życie. Jakie zwierzątka po królikach? No, chyba pies. Raczej piesek, bo taki bardziej kontaktowy, aczkolwiek też nie wiem. A Ty? Ja chyba kolejne te świnki. Świnki? No, ja chcę mieć takie mało słodkie i oddać je widzom. O. Żeby dać im prezent. Chciałabyś mieć kolejnego królika albo chomika? Nie, raczej nie planuję powiększać stada króliczego, chomiczka też nie bardzo, bo wolę zwierzęta dzienne, z którymi jest większa interakcja, więc no, no po prostu, no nie. Jakie jest ulubione zwierzę Wiki? To już opowiadałaś, chyba. Nie. Nie? A może coś mi się pomyliło. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Psy, koty i... I świnki. Czy będziesz kontynuować serię Room Tour? Tak, seria Room Tour będzie kontynuowana, ale po prostu teraz mam mało czasu, więc nie miałam też czasu ogólnie nagrywać filmów. W ogóle ja nie mam czasu dla siebie, a co dopiero na YouTube'a, więc to też tak troszeczkę mija ten czas, gdzie mogłabym się na temu poświęcić. Przez to tyle trwa, ale Room Toury dalej będą. Ciągle mnie przysyłacie, ale prosiłam, żeby nie przysyłać, bo mam ich już naprawdę setki, a może i tysiąc po prostu tych filmów, więc to naprawdę jest ich mnóstwo. I długo się czeka, więc no nie, na razie mnie wysyłajcie. Jak będzie można wysyłać, to dam znać, ale nie liczyłabym, że przez najbliższy rok będzie można. Po prostu jest tyle tego. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Mimi? Bardzo chciałam mieć zwierzaczka. Wojtek chciał mieć świnkę, ja chciałam mieć królika, więc poszliśmy na kompromis i mamy królika. Ale teraz Ty chcesz mieć świnki.
jakie mam. Nie, no Wojtek chciał też świnki. Ale ty mu, ale Wojtek teraz mówił, że nie. No i nie mamy świnek. To ja cię mogę obdać. Tak? Betty? No. Tego grubaska małego. No ja ale Betty gryzie Marcyśkę, to Marcyśka może Co najbardziej lubicie jeść? Czy Wiktoria... A nie, kurde, cofnęło mi się. A jest. Skąd wziął się pomysł na kanał i króliki? Pomysł na królika pojawił się w mojej głowie, gdy byliśmy bardzo samotni we Wrocławiu na studiach i chcieliśmy mieć zwierzątko, bo tak jak mówiłam, chciał świnkę, chciał królika, mamy króliczka. Tak już się później potoczyło. A na kanał to Wojtek mówił, weź zacznij nagrywać, bo ja w sumie dużo tych rzeczy kupowałam, czytałam o króliczkach i tak dalej i powiedział, czemu miałabyś tego nie robić i nie dzielić się z ludźmi. Więc no, w sumie to jego inicjatywa był ten kanał, dużo mi też później pomógł, także no, jestem mega wdzięczna. Jaki jest wasz ulubiony pokarm marka dla zwierząt? Co sądzisz o sklepach zoologicznych? Wiedziałeś, że ten kanał się rozwinie, czy to było zaskoczenie? No, w zasadzie, jeżeli chodzi, jaki jest twój ulubiony pokarm marka dla zwierząt? Karma. Ale chodzi o producenta. Nie znasz chyba firm, co? Chyba, że twój. No to też jest marka. W sumie twoje świnki tylko jedzą moje zioła. No. A moja, no moje króliki też, nie będę tutaj jakoś tak obiektywna, bo moje króliki jedzą tylko moje zioła, więc no ciężko mówić o ulubionej marce, skoro tylko korzystam ze swojej. Co sądzisz o sklepach zoologicznych? Co? Jeżeli mają fajny asortyment, dobre warunki dla zwierzaków, nie przyczyniają się jakby do pogorszenia dobrobytu zwierząt, to ja nie mam nic przeciwko. No ale dużo jest sklepów takich, które nie obsługują dobrze klienta, więc o takich sklepach uważam, że mogłyby po prostu nie istnieć. Wiedziałeś, że kanał się rozwinie, czy to było zaskoczenie? To było zaskoczenie, ja się cieszyłam z pierwszej subskrypcji, później z dziesiątej, 500. Gorzej ci? Później z 1000, a później jak już było 5000, 10, a teraz w zasadzie 30 ponad. No to też było dla mnie duże zaskoczenie. I fajnie, miło, naprawdę. Jakie jest wasze ulubione zwierzę? Już było? Jakbyś mogła wybrać sobie jednego królika jakiegokolwiek za darmo, którego byś wybrała? No nie wiem, w sumie bardzo mi się podobają hermeliny. Są malutkie, słodziutkie, więc myślę, że coś w ten deseń. Pytanie do ciebie. Czy będzie filmik o tym, jak bawisz się z krecikiem? Raczej nie, ponieważ się z nim za bardzo nie bawię. Nie umiem się z nim bawić. Nie wiem, za jakiej... To ja cię mogę polecić jedną zabawę. Z komikiem? Nie no, że weź tą grę swoją i włóż tam przez mach i on będzie tam je szukał. No niby tak, ale czy to moja zabawa z krecikiem? No że ja bardziej kojarzę zabawę z psem, że tam jakiś sznurek się mu daje, rzuca piłkę, no i pies się wtedy bawi ze mną. A tak z chomiczkiem, czy da się bawić, no to nie wiem, no ciężko będzie ja tutaj to ogarnąć. Masz dwa psy czy jeden? Ja nie mam psa. Ale wcześniej... Dziadkowie mają dwa psy. A, to... Króliki. Co króliki? No te króliki. Co? U psów. Nie, no myślę, że... Ale króliki były kiedyś u psów. A, tak, na działce były. O to ci chodzi, to były. Czy lubisz pracować przy swoich królikach i co robiłabyś, gdybyś miała... I czy robiłabyś to, gdybyś miała wybór? No, sprzątanie kup nie należy do najprzyjemniejszych, więc czy można to robić? Nie. Aczkolwiek, czy robiłabym to, gdybym miała wybór? Tak, robiłabym to, bo to jest część obowiązków, które się ma, mając zwierzaki, więc to siłą rzeczy no, trzeba to robić. Pytanie do Magdy. Czy planujesz założyć sklep z ubraniami? Pozdro dla Mańka. Nie, nie planuję założyć sklep z ubraniami. Ale tak? Pozdro dla Mańka przyjmujesz. Co? Pozdro dla Mańka. Tak, pozdro dla Mańka przyjmuję. Na jakie choroby szczepi się króliki? Czy królik może zarazić się jakąś chorobą? Ptaki lub gady? Uwielbiam cię oglądać. Szczepi się na pomór typu pierwszego, drugiego i myksomatozę. Jeżeli chodzi o jakieś takie choroby, zoonozy, które się przenoszą międzygatunkowo, to szczerze nie, no, nie zgłębiałam jakoś tego tematu. Na pewno są jakieś choroby, które można międzygatunkowo przenieść, bo takie istnieją. Aczkolwiek nie wiem, jakie to są choroby, więc nie będę tutaj próbować ściemniać. Nie wiem, czy zauważyłaś. No widziałam, nie masz zębów, masz tylko jedną jedynkę. No wiem, i ten jeszcze się przyszedł. No. I będę, i wczoraj sobie tak wykręciłam delikatnie, pociągnęłam. Nie chcę tego słuchać. Nie I chcę, wtedy, nie i wtedy wróżka, zębuszka rano mi przyniosła dychę. Znaczy w nocy położyła, a rano zobaczyła, że no to fajnie, to co sobie zakupisz za tą dyszkę? Nie wiem. Coś musisz kupić.
Jeszcze mam stówę w takiej czerwonej tam skarbonce. Nie chwal. Ktoś ci przyjdzie, ukradnie. Nie, ciekawe kto. Znajomy z internetu. Chciałabyś uratować królika ze złych warunków? Planujesz mieć świnki morskie? Ile ma twój uszatek? To nie wiem, czy to pytanie do mnie, czy do niej, bo uszatków mam 4, Wiktoria ma 1, twój ma 5 lat, 4,5 jakoś tak. Moje najmłodszy ma 2 lata, 2,5. Nie, mój 3,5. Tak by... Tylko 4 chyba. Nie. No dobra, no to 3,5, to i tak już trochę ma. Ja uratowałam już w sumie 2 króliczki ze złych warunków. Planujesz mieć świnki morskie? Nie planuję, ale, ale takich rzeczy się nie planuje. Czasem można się... Ale musisz zaplanować. Kiedy film, post z narzekaniem na SPK i Kenko? Nigdy, bo te dwie instytucje dla mnie nie istnieją. Do Wiki. Czy świnki budzą Cię w nocy? Było. Czy nagrasz kiedyś film Wszystkie rzeczy Krecika? No, był już taki filmik. Wszystkie, całe jego jedzenie pokazywałam. Jak ja patrzyłam, to nie było. No, pokazywałam, jakie ma jedzenie. On je resztki ziółek, które mam u nas w króliczku. A u nas ten kanał, niezależny klopsik, ten twój stary. No. Ten drugi, to nie, do nas, u nas jest niedostępny. No wiem. Dlaczego? Bo nie mam czasu na nim nagrywać. Mój króliczek niestety zdechł. Przykro nam. To by też jest przykro na pewno. Ale takich obcych królików to zgodnie. Ale bardzo pozdrawiam tą osobę, której zdech królik. Mm-hmm. Komu polecasz królika, a komu nie? Czy są jakieś grupy osób, u których królik będzie się źle czuł? No, na pewno osoby, które nie potrafią uszanować jakiejś takiej indywidualności. Zwierzaczka, czyli na przykład małe dzieci albo dorośli, którzy nie rozumieją, że zwierzę jest osobnym bytem i nie trzeba z nim cały czas być i dotykać i dokuczać. No to takim osobom nie polecam. Tak jak ta nastolatka z tymi świnkami. Na przykład. Ale jak są osoby, które wiedzą, że zwierzak musi mieć dla siebie czas, nie cały czas musi być człowiekiem, no to śmiało mogą mieć zwierzaki, tylko trzeba mieć na uwadze, że one są dosyć głośne nad ranem, wieczorami i może być problem ze spaniem. Tak, więc no, na to trzeba brać poprawkę. Ja nic nie słyszę nigdy. Tak? Bo sobie zatykam dwoma poduszkami. A, to może korki musisz ogarnąć. Nie, ja nie potrzebuję poduszki. No i pytanie, święta z rodziną w większej grupie, czy jednak zachowane obostrzenia? No już po świętach, więc mogę powiedzieć, były w małej grupie, w małym gronie, nie widzieliśmy się za bardzo po rodzinie, tylko z najbliższymi, więc nie było szału. Jak tam Krecik? Wszystko w porządku. Czy planujesz mieć jeszcze jakiegoś królika? Nie planuję. Było. Było. Co uwielbiają mieć wasze zwierzaki? Jakie najbardziej lubicie kolory? Moje uwielbiają mieć wszystko, ale najbardziej mniszka babka, jakieś takie nasionka i owoce liofilizowane. A kolor? Niebieski. A twój? Mój miętowy, niebieski, fioletowy. Taki ładny. O, i różowy. Taki. A co uwielbiają mieć twoje zwierzaki? Najbardziej karmę. Karmę, no to norma. Jaki króliczek jest groch. A, płatki grochu też są, no moje też lubią. A jaki króliczek jest dla was najładniejszy? Ja chyba najbardziej, mi się najbardziej podoba bunia. A tobie? Też bunia. To są tak, mi bunia jest taka puchata i słodziutka. Powiem ci, że mi się podobają te dwa króliczki. Czyli Mimi i bunia. No wszystkie mi się podobają. A, no właśnie, bo każdy ma coś w sobie, a każdy jest inny. Nieważne. Jakie zwierzę chciałabyś jeszcze mieć? Psy rasowe czy nierasowe? Ja bym chciała mieć pieska, konia, ale no... Koń to bardzo duże wydatki, więc raczej nie prędko, ile w ogóle kiedyś, bo to też trzeba mieć czas, a ja go nie posiadam. Psy rasowe czy nierasowe? Z jednej strony rasowe, z drugiej nierasowe. Każdy psiak ma swoje plusy i minusy, bo rasowe mają pewne cechy utrwalone w genach, których... Co robisz? Nie robi się tak. Które mogą być pożądane dla kogoś. Z kolei, biorąc nierasowego pieska, najczęściej bierzemy go właśnie ze schroniska, z jakiejś organizacji, i które będą się z siebie śmiać. No to jak chcesz. Później nie płacz, ktoś napisał brzydki komentarz, dobra? Dobra. No. Ale Kacper zawsze mnie dopali, no. Bo Kacper pisał na ten tak? komentarz. Tak? Kochany braciszek cię broni. A nierasowe, no to może tym sposobem uratować życie jakiemuś zwierzakowi, dać mu nowe życie, nowy start, więc... No, kwestia sok to... Na czym komu bardziej zależy? Ile lat ma Wiki i ty? Ja mam 25 lat, Wiktoria ma 6,5. Zrobisz kiedyś coś takiego, że widzowie z Instagrama kontrolują mój dzień z króliczkami? Nie, nie zrobię. Jakie na moim kanale będzie. Chyba, że Wiktoria będzie chciała zrobić na swoim kanale, no to wtedy możecie z nią zrobić. Ja zrobię kanał. Ja się tego nie podejmę. Jakie masz plany na swoje króliki? I
trzymać się tych, co masz, czy jakiegoś nowego kupisz? No, nie kupię nowego, nie mam żadnych planów na swoje króliki, po prostu sobie żyją. Jak się czuje Bunia i Mimi, kiedy film z Krecikiem? Dziewczynki się czują bardzo dobrze, jest w porządku, zyskały nowych przyjaciół, bo żyją teraz w statku. Była z Krecikiem. A o Kreciku już było? Pytanie do Wiki, na które bardzo bym chciała usłyszeć odpowiedź. Czy planujesz zadotować drugiego króliczka? Niby tak, niby nie. Zależy jakiej rasy, no. No chyba zależy od mamy. Chyba, że ty mi dasz Bunię. Nie, dam ci Buni. Mówiłaś ostatnio. No żartowałam. Ale twoja mama i tak się nie zgadzała. Także sorry, no. Ale jak będę starsza, to sobie... Jak będziesz starsza, no to wszystko będzie co innego, ale teraz jesteś zależna od mamy, tak? Ja mam teraz plan, jak zbierać pieniądze, wyprowadzać ludziom psy. Tak? No. Albo... Fajny pomysł. Dobry pomysł. Czy Wiki ma zamiar założyć kanał na YouTubie, Instagrama lub TikToka? TikToka mam, TikToka będę miała plan, Instagram też, no a kanał też. Także. No, Messengera już mam. Jaki twój królik najbardziej podoba się Wiktorii? Gdybyś miała piątego królika, to jak byś go nazwała? Jaki ja? No jak ci się królik najbardziej podoba z moich? Bunia. A gdybym ja miała piątego królika, to jak bym go nazwała? Nie wiem w sumie. Może... Ja też powiem na odpowiedź. Nie, bo to było do mnie pytanie. To może piąte koło wozu bym go nazwała. Albo masz, bo to na to reaguje każdy królik. Wolałabyś mieć wszystkie króliki, które masz, czy mieć trzy z nich, które by nigdy nie chorowały i nie trzeba było ich szczepić? Wolałabym mieć wszystkie króliki, które mam. Mam też na imię Wiktoria, hehe. Jakie jest wasze ulubione zajęcie? W sumie nie mam ulubionego zajęcia. Ja lubię oglądać charakter. Znaczy ja w sumie lubię oglądać filmy, jeździć na rolkach, jeździć na koniach, ale dawno tego nie robiłam. O której najczęściej macie wolny czas dla siebie? Późnym wieczorem, gdzieś o 22, a ty? Ja mam codziennie, ale no nie codziennie, bo odrabiasz lekcje. No. Mhm. Ile teraz aktualnie... to już było. Ile teraz aktualnie Wiktoria ma lat? To było? Jakie jest ulubione wasze zwierzę? Było? W czym macie talent? Ja mam talent w robieniu chaosu. A ty? Ja mam w malowaniu, w tańczeniu, w śpiewaniu. Uuu, to gwiazda nam tu rośnie. Ja się inspiruję Team MX piosenkami. Boże dziecko. Aż się o Ciebie martwię, za dużo internetów. Od 0 do 10 i ocenicie Wielkanoc. Jaka była Wielkanoc w tym roku? Sztosik? No. To na ile? Na 0 czy na 10? Na 10. A ja bym ocenił... Na 10. Nieźle. No ja oceniam na słaba 6. Co sądzicie o wysłannikach niemieckiego minimum dla chomików? No, mniej więcej to samo co o płaskoziemcach i antyszczepionkowcach, że mogliby dla mnie nie istnieć, ale jak już są, to po prostu ich ignoruję, bo to tak jak taka wnerwiająca mała mucha, która ci lata koło ucha, musisz ją przeganiać, a jak zaczniesz ją ignorować, to gdzieś tam sobie polata i poleci dalej w kurwać innych. No nie powiedziałam brzydko. Dobra, nie. No, co się już pokrzywisz tu, tym mały gałgonie? Co? Myślałam, że to powiesz. No, ale nie powiedziałam. Powiesz coś o Yorkach? Ładne pieski. Fajne. Aczkolwiek uważam, że są bardzo stłamszone przez ludzi, bo z psów polujących na szczury, z psów... Są terierowate psy stworzone do polowań. Zrobili z nich takie po prostu... Nie wiem, jak to uznać. No, żeby nie powiedzieć brzydko, żeby mi YouTube tu czegoś nie zablokował. No ale wiecie, co zrobili z tych Yorków. No ubranka, kokardki, sweterki, no co to ma być? Trochę nie w tym kierunku to poszło, co powinno. Jak jesteście spokrewnione? Nie jesteśmy spokrewnione w sumie. Nie wiążą nas więzy krwi. Tylko papier w czerwcu, jak już hajtnę się z jej bratem, nie? Będziesz moim ziomeczkiem. Skąd pomysł na króliki? Kiedyś miałam królika, bardzo lubiłam tego zwierzaka, później miałam drugiego królika, też go lubiłam. No i jako, że to było mi najbliższe zwierzę, świnki morskie przerażały mnie, bo ciągle piszczą, to w tym kierunku poszłam, właśnie padła decyzja na królika, bo one są bardzo słodziutkie. Ja chcę coś powiedzieć. Wiktorio, no co chcesz powiedzieć? Że jeżeli dostawicie 100 tysięcy łapek w górę, to wtedy pomaluję Magdę. Może być ciężko, ale no dobrze wysoko stawiać poprzeczkę, a nie mierzyć w dół, lepiej w górę, tak? Wiktoria, jak zaczęła się twoja przygoda ze zwierzątkami? Czy w przyszłości planujesz drugiego króliczka? Na drugie pytanie już była odpowiedź, a pierwsze, jak zaczęła się twoja przygoda ze zwierzątkami?
No dobrze. No. Dostała tuptusia na urodziny. No ale pierwsze były psy. Tak, pierwsze były pieski. No ale ciebie wtedy nie było, więc misiek ta przygoda. Misiek i miały mama. No ale twoja przygoda się zaczęła, jak dostałaś tuptusia na urodziny. Czy chciałabyś mieć kolejne zwierzątko? Ja bym chciała, ale na razie nie mogę sobie na nie pozwolić. A ty byś chciała? Mhm. Też by chciała. Jaki jest wasz ulubiony gatunek muzyczny? No nie wiem w sumie. Muzyka klasyczna. Najbardziej mnie uspokaja. A twój? Timix. To nie jest gatunek muzyczny. Na przykład hip-hop może... O, właśnie nie będę chodziła na tańce. Tak? No to hip-hop chyba, nie? Jaka jest najlepsza rasa królika dla początkujących? Nie ma czegoś takiego. Każdy królik jest tak samo wymagający, no może poza jakimiś angorami i takimi długowłosymi, które trzeba dużo czesać, ale generalnie każdy krótkowłosy zwierzak będzie w porządku. Nie jest trudny, znaczy trudny, to będzie względny, ale jeżeli dobrze się przygotujesz do opieki, to dasz sobie radę, tylko musisz dużo poczytać i wiedzieć, co z czym się je. Kim jest dla Ciebie Wiktoria? Jak się trzymają świnki Wiktorii? Jakie są Wasze ulubione zwierzęta? Odpowiem na jedno pytanie, bo reszta już była. Świnki Wiktorii mają się dobrze, właśnie na nie patrzę. Marcysia wcina sianko, a Betinka leży w swoim posłaniu, na które nie wpuszcza Marcysi. Także jest ok. Hamska. Nie, Betty jest po prostu zaborcza. Betty jest zazdrosna. Zazdrosna. Macie jakieś fajne sposoby na odchudzanie dorosłej świnki morskiej z nadwagą? Bo wiem, że Wiktoria ma taką świnkę i ile mniej więcej dajecie jej jeść? No, mało. Mało je dają jeść. Mało karmy. Tylko dużo siana. Dużo ruchu. No, może na przykład, nie wiem, włączyć topinambur, korzeń, bo to wspomaga też odchudzanie. No jakaś taka na pewno musi być dieta lekka, bogatsza w zioła, aniżeli w granulat, który może właśnie oduczyć, jakby był w nadmiarze. Jakbyś musiała oddać 3 króliki i zostawić tylko jednego ze swojego statka, to którego byś zostawiła? Nie byłoby takiej opcji, więc nawet nie odpowiadam na to pytanie. Wikuś, co? Ty bezzębny mały potworku. Ja jestem ciasteczkowy. Ciasteczkowy potwór. To już było. Pozdrawiam Lenę. Czekam z niecierpliwością, ale Wiki urosła. No to on co pisała komentarz tutaj. Jak i kiedy będzie można się z nią spotkać? W moim sklepie zoologicznym, który znajduje się w Kielcach przy ulicy Zagórskiej 71. Tam możecie mnie spotkać osobiście, bo ja tam będę obsługiwać. Czy przed swoimi królikami i chomikiem miałeś jakieś inne zwierzęta albo masz? Czy Wiktoria oprócz swoich świnek morskich ma jeszcze inne zwierzęta? Tak, psy na dwa. Dwa pieski i 2 świnki morskie. No i tu Ptusia. Czy przed swoimi królikami i chomikiem miałaś jeszcze jakieś inne zwierzęta? W sensie to ptusie różne. No tak, miałam chomików dużo, miałam papuszki, miałam szynszyle, miałam króliczki, więc trochę tego było, miałam moja rybki. Moja przyjaciółka Iga miała w tym roku chomika takiego słodkiego, białego, ale jest dech i teraz mają samego szynszyla i tego psa. Wiem. A papugi musieli oddać. Czy byłaś kiedyś z krecikiem u weterynarza? Byłam, nawet pościg o tym pisałam. Mogę pójść do łazienki. Tak, idź. Tylko zamknij mi drzwi, bo się wstydzę. A będę tu kontynuować nagrywanie. I jak będziesz wchodzić, to też zamknij. Zamknij. Dobra, nie zamknęłam, ale nagram dalej. Czy masz zamiar otworzyć sklep stacjonarny? Tak, już otworzyłam. Czy królik, baranek, miniaturka może być wyróżnieniem belgijskim? Jak najbardziej. No tylko kwestie rozmiarów mogą być takie, że no czasem tym gabarytem może coś króliczkowi mniejszemu zrobić, ale u mnie się taki sposób sprawdza, więc no myślę, że tak, dużo jest takich parek mieszanych wielkościowo, także nie widzę przeszkód. Jakie jest twoje ulubione danie? To już było. Zwierzątko też. Ile masz lat? To też już było. W jakim wieku chomik może odejść od matki? Nie wiem dokładnie, ale to jest kilka tygodni. Trzeba się zapytać albo na chomiczej dzielnicy, albo napisać do chomiczej dzielnicy pytanie, bo oni się na tym świetnie znają. Ewentualnie, Wika, zamknij drzwi. Ewentualnie napisać post na grupie Chomiki Nasza Pasja lub zapoznać się z plikami, bo tam są takie informacje z tego, co kojarzę. Ile dajesz granulatu dziennie Mimi i Bunia, a ile Mańkowi i Melmanowi? Ja granulat daję im, tak jakby Melman dostaje osobno, bo on dostaje inny granulacik. A reszta po prostu tutaj jak garstka, czy tam na dnie trochę wisce i tyle. Jaką karmę do normalnego królika polecasz? Ja najbardziej lubię Befar Nature i Bunny Basic. To będzie oglądane w internecie. To będą oglądać ludzie. Mogłeś w całej Polsce, w różnym wieku. Może twoi koledzy ze szkoły, przedszkola. No troszkę to zależy. No właśnie, ale nie przeszkadza ci to? Nie, okej, nie wiem, po prostu ci mówię, że w razie czego tam jak robisz głupotki, to będzie widać, wiesz? A to my się niczym nie przejmuje. No to dobrze, tak, to sobie cenię, nie ma się czym przejmować.
Robimy to dla zabawy, prawda? A ten Tomek sobie tutaj demona takiego wyzwał. Wiem, że ma tatuaż. Teraz już cała Polska będzie wiedziała, że Tomek ma tatuaż. Czy Wiki ma jakieś zwierzątko oprócz świnek? Czy będzie mieć drugiego króliczka? To było? Czy chciałabyś na jeden dzień zamienić się w królika? No tak. Jasne, to tak, byłby tak, odpoczynek. Tak, tak. Może cały dzień nagramy. Można leżeć. Może kiedyś nagramy, co? Że cały dzień jesteśmy królikami. O, nie wiem, czy bym chciała. Nie wiem, czy ona miała czas. Co najbardziej lubicie? Jeśli było świnka morska versus królik miniaturka. Wolisz świnki czy króliki? Obydwie. Obydwa. A ja nie mam porównania, bo nie mam świnek. Co? Jaki siniak? Weź tu schowaj. Nie, to nie, to nie siniak. Siniak? Tak. Narysowałam sobie długopisy. Wygląda jak siniak. Nie strasz mnie. Ja nie lubię patrzeć na siniaki. Aż mnie boli. Nie rób tak. No Wika. Srebrne. Cicho. Kończymy to i będziemy gadać, dobra? Czy lubisz inne zwierzątka oprócz małych czworonożnych króliczków? Oczywiście, że lubię. Gdybyś musiała zmienić imię, to było. Który królik jest najbardziej wymagający? Chyba Melman. Nie tylko pod względem jedzenia i leczenia, ale też pod względem czesania, bo ma bardzo problematyczną sierść, ciągle mu ona wychodzi. Jak oglądam taki filmik, że co robią króliki w nocy, to wiedziałam, że Maniek albo Melman opiekował się bunik. No, to Melmanek chyba, nie, albo Maniek, nie wiem, już kurde, mylą mi się. Nie, Melman, Melman był obok Mili. Aha. Czy planujesz nowego królika? Nie. Super, a to pytanka. Czy Wiki chce mieć kanał? Ile ma lat? Było. Czy Wika ma jeszcze jakieś zwierzaki? Z kim to jest dla Ciebie? Było. Czy będzie konkurs na razie? Nie, ale pewnie kiedyś będzie. Pewnie na 40 tysięcy subskrypcji, także wbijajcie suby, bo wiecie, poza na 40 tysięcy subskrypcji mój narzeczony obiecał mi nowego zwierzaczka, więc macie motywację, tak? Może będę miała nowego zwierzaka, ale nie wiem, teraz coś się wypiera. Zobaczymy. Można dorobić autografy jakieś. Tak, no, czasem piszę ludziom autografię, jak piszą w uwagach do zamówień, że chcą. Także, czy ulubione warzywo i ziółko dla świnek i królików? Ile centymetrów musi mieć klatka dla dwóch świnek samic? Nowe parametry, nowe, nie wiem, czy na podstawie badań, czy na podstawie czego, aczkolwiek nowe wskazania są takie, by klatka miała 120 cm. Ulubione warzywo i zioła dla świnek i królików? No, nie wiem, moje króliki lubią większość warzywek, owoców, a twoje świnki? No, moje też. Koperek chyba lubią też głównie, tak? Najbardziej właśnie natki, tak? Wcinają po prostu jak jakiś makaron, tak jak jeść po prostu i wciągać makaron. No fajnie. Można wysłać roomtury z papugami? Na razie nie przyjmuję roomturów. Ile masz lat, Wiki? Czy adoptowałaś królika? Czy kiedyś się pokłóciłeś o jedzenie i przysmaki? Czy króliki? Czy masz zamiar przyjechać na Mazury? Ale to świnki się pokłóciły. Tak, świnki, Wiki się często kłócą o jedzenie. Wika nie adoptowała. Znaczy, no, on był za darmo, z ogłoszenia za Lix, więc można powiedzieć, że adoptowałaś. Tak, Sebastian chciał ci kupić królika. Ja powiedział, żeby nie kupował, żeby lepiej poszukał na Lixie. No i ja go ogarnęłam, namówiłam go, żeby adoptował, no i on go sprawił Wiktorii. Czy... Ale ja byłam zaskoczona wtedy. No nie. Twoja mama też była zaskoczona. Nikt o tym się nie spodziewał. Ale babcia bardzo chciała króla. Wiktor, wiesz, że cię nie widać jak ktoś? Musisz się troszkę przesunąć. Czy masz zamiar przyjechać na Mazury? Może kiedyś na wakacje. No. Czy króliki się pokłóciły kiedyś o jedzenie? Tak, pokłóciły się kiedyś. Jak tam świnki morskie i królik Wiktorii było? Jesteś wolontariuszką i pukasz ludziom do drzwi z jakąś sprawą? Nie, jesteś. Nie, nie jestem. Chyba, Jehowym jest. Też nie jestem. Świadkiem Jehowych, ja czy jak to się nazywa. Ty też nie jesteś. Ale ja nie jestem. Nie. Jaką rasę króliczka polecasz adoptować, jak wybierzesz? Moje pytanie, dziękuję. No to w zasadzie każda rasa jest spoko. Hej, mam pytanie, czy firma Herbal Pets jest dobra? Tak, jest w porządku. No. Szyszę czy królik? Królik? Czy Wiktoria mogłaby pokazać spiżarnię swoich świnek? Pokażesz, nagramy kiedyś spiżarnię twoich świnek? Będzie to pokazywać. Jasne, nagramy, nie ma problemu. Czy planujesz mieć więcej zwierzaków? Jak masz na imię? Ile masz lat, Wiki? Jak czujesz swoje króliczki? Jak się czują twoje króliczki i krecik? Na razie nie planuję więcej zwierzaków, aczkolwiek bym chciała. Mam na imię Magda. Wiktoria ma lat 6,5, a króliczki czują i krecik czują się bardzo dobrze. Wolisz małe króliczki czy większe? Już mówiłam. Czy jeździłaś kiedyś konno? Jeździłam. Patrzę, czy mi się filmik nie... Czy mam pamięć jeszcze w telefonie. Najlepsza karma dla królików to, no, zależy dla jakiego królika. Tak naprawdę każda karma ma inne swoje jakieś tam parametry, więc na podstawie tego można oceniać, czy w kontekście danego królika jest w porządku. Ja akurat najczęściej korzystam z Befar Nature lub Bunny Basic. Króliczki świnki morskie było, to też dlaczego zdecydowałaś się na królika hodowlanego? Ponieważ chciałam dać dom króliczkowi jakiemuś większemu, który może mieć trudności z adopcją,
której, no w zasadzie Melman tak samo, no jedyna droga to była na talerz, więc ja chciałam po prostu uratować życie. Ja później po króliku szalałam za świętami. Tak. Czym kruzi królik odebrany od domowego? No w zasadzie tylko tym, niczym. Że ludzie, no dokładnie niczym, ludzie nadają przeznaczenie. Królik hodowlany może być królikiem domowym. I tyle. Ja mam pytanie do pani Magdy, wiem, że masz dużo uszaków, ale czy skusiłabyś się mieć... No dla niektórych jestem panią Magdą. mieć jeszcze jednego królika. Raczej bałabym się, choć no kusi mnie czasem, że no fajnie by było mieć więcej króliczków. No ale to jednak jest dużo pieniędzy, ja pracy i w ogóle. Co? Dla mnie nie ma na razie pytań. Dobra, połóż się. Czy Karma Compete jest dobra dla królika? Tak, jest okej. Okay. Do Wiki. Hodowlany versus miniaturowy. Już było? Czy masz TikToka? Było, jeżeli masz TikToka, jak się nazywa? To nie mam, ale założę. Nie ma, ale założę. 8 lat. Jak będzie miała 8 lat? No. Czyli za półtora roku. No. Czy królik to twoje ulubione zwierzę? Nie. Nie. Jakiej rasy mają twoje króliczki? Bunia jest królikiem w typie lewka, miniaturowym. Mimi tak samo. Maniek to jakiś miks hodowlany, a Melman jest w typie... Tak, a Melman jest w typie olbrzyma belgijskiego. Czy powróci seria Koło Losu? No, seria Koło Losu to był wspaniały pomysł, aczkolwiek pandemia bardzo skutecznie mi uniemożliwiła kręcenie tych rzeczy u ludzi oraz u mnie, tak? Więc to na razie nie mam jak kręcić tej serii. Może kiedyś, jak się to wszystko unormuje, ale nie wiem, czy kiedyś wróci to wszystko do normy. Ile masz lat i ile miałeś lat, jak wziąłeś bunię? Nie wiem, no miałam tak z 22 lata. 70. A mam teraz 25. Może miałam 21, no jakoś tak na studiach to było na początku. Czy sama z IKEA jest nadal dobra dla chomika? Nie wiem, jaki ma wymiar ta sama z IKEA. No nie śledzasz tego, bo ja nie mierzę w minimum, tylko im większe, tym lepsze. Ile miałyście zwierzaków? Ja to miałam kupę zwierzaków i nie zliczę tego, a szkoda mi czasu teraz tutaj, żeby to liczyć, więc no... Nagrywałam kiedyś filmik o moich zwierzakach, więc jak muszę, tam można sobie to wrócić. No nie wiem, no na pewno z 15 ich było przez całe moje życie. A ty miałaś tak, dwa psy, królika i dwie świnki, to tyle. Nadal mam. Kurde, coś taki ciemny ten ekran, może mi się dostosował tutaj do światła w pomieszczeniu. Jakie według was jest najładniejsze imię dla królika? O, zaświećmy, zobaczymy. Ledy to nie, bo chyba będą tutaj słabe dadzą światło. Nie, bo mam takie białe mocno. Dobra, o, będzie okej. Okay. Dzięki, uratowałaś. A taka szarówka jest z oknem, a w ogóle nie wpadłam na to, żeby zapalić światło. Ile masz lat było, czy chciałabyś mieć było? Mieszkam w województwie świętokrzyskim i mam jednego brata. I Wiktoria też jest w świętokrzyskim i też ma jednego brata. Jesteśmy rodziną, powiedzmy... Średnią. Przyszywaną, ale można tak powiedzieć. Mimi ma 4 lata, albo no coś koło 4 lat. To, no tak, ma 4 lata. No dużo, może już kończymy, nie? Już powoli, już kończymy, już dużo przerobiłyśmy, damy radę. Jak podejmujesz decyzję z imionami dla królików? W zasadzie imiona moich imiona dla królików wymyślali wszyscy inni poza mną. Podaj rasy wszystkich królików. Nie podam, bo tego jest za dużo. Nie wiem, po co w ogóle to podawać. Czy świnki, czy króliczki? Które zwierzątko jest łatwiejsze w utrzymaniu? Obydwa są tak samo brudne i tak samo mają podobne wymagania i podobnie trzeba je sprzątać, więc ciężko tutaj mówić, czy któreś jest łatwiejsze. Każdy ma swoje uroki. No urokiem świnek jest to, że... Jesteś śpiąca? Poskacz trochę i poprawisz to krążenie, będzie ci lepiej. Świnki srają, gdzie popadnie, nie uczą się, załatwiają do kuwety, więc to jest ich minus, trzeba im zamiatać. Trzeba ich zamiatać i robią bagan. Króliczki pod tym względem są troszeczkę bardziej czyste, aczkolwiek też robią bagan, więc no, powiedzmy, że nie ma różnicy dużo. Kiedy kończymy? Jakie było twoje, jak skończyłem pytanie, było twoje i Wiki pierwsze zwierzątko? Wiktor i króliczek, mój szynszyl. Jaka jest ulubiona rasa królika Wiktorii? Już mówiła, jakie wymiary dla chomika, minimum, pozdrawiam i miłego dnia. Najlepiej by było, gdyby nie patrzeć na minimum, tylko optimum, czyli tak celować w setkę, 120, aczkolwiek wiemy, jakie są realia w Polsce, nawet niektóre dzieci mają własnego pokoju, a co dopiero mówić, żeby królikowi, chomikowi nagle wywalić wielką klatę. Więc no to ja powiedzmy, Wiktoria, tak nie możesz mówić, jak mówię. Dobrze? Więc no też trzeba patrzeć na realia, w jakim kraju się znajdujemy, gdzie wciąż są sprzedawane mikroklatki, więc powiedzmy, że to polskie minimum też jest jakoś tam akceptowalne, aczkolwiek jeżeli macie wybór, macie możliwość, to ja Was zachęcam, żeby dawać jak najwięcej, no bo to szkoda gnieść zwierzaka w minimum. Ja wiem, że każdy chce mieć zwierzaka, bo to jest miłe, ale też patrzcie na jego komfort, czy jest sens brać go po to, żeby on sobie żył w jakiejś mikroklatce.
Dobra, szybko. Jak duże rosną myszy domowe? Nie są duże, no są takie. Ile lat mają twoje króliczki? Mimi ma około 4, Manie około 5, Bunia około 6, Merman z 2 albo 3. No nie wiem, nie pamiętam dokładnie tych dat, kiedy za dużo tego. Czy Wiktoria założy kanał było, szczury czy myszki, a może nic z tego? Ja osobiście bym wybrała myszki, bo mają mniej gruby ogonek, ale ogólnie takie zwierzaki z takim gołym, łysym ogonem do mnie nie przemawiają, więc raczej bym nie zdecydowała się na takie zwierzaka. Ty byś chciała szczura, tak? Tak. Jak duże rosną myszy domowe? No gdzieś takie. Ile lat mają twoje króliczki? Mimi ma około 4, Manie 4 chyba, Manie ma około 5, Bunia 6, Mary ma około 2-3. Lubisz króliczki? Lubię, ty też lubisz, prawda? Czy Wiktoria założy kanał było? Szczury czy myszki? Aha, to szczury czy myszki, a może nic z tego? Masz królika? Obie mamy króliki, znaczy Wika ma jednego, ja mam 4. Może proszę, zrób test 5 pochłaniaczy zabaków do kratki krów. No. Ja robię takie fajne, że przykam zapachem do kibla i przyskam albo na papier, albo na kartkę. Tak? Ale to, dla kratki krów to ja nie wiem, nie znam krów w klatkach. Nie no, tak serio to ciężko będzie mi zrobić taki test, chociaż to mogłabym zrobić, ale... Chociaż, że nie masz krów. Nie mam krów. To będzie podstawowy problem. Jakby chciał napisać króliki. Wypożyczę parę krówek, zrobię test. Czy chciałabyś pewnego króliczka, już mówiłam, czy kiedykolwiek miałaś gada w domu? Miałam. Miałam 3 gekony, miałam kameleona, miałam węża, miałam... Węże, ja chciałam w tym roku takiego białego węża mieć. Tak, a wiesz co jedzą węże? Świnie, ale jak zdechną. Myszki jedzą. Też. No, ale musiałabyś dawać myszki, ale zabite co prawda, ale musiałabyś dawać. Czy pomagacie jakimś fundacjom zwierzęcym typu Schronisko dla Zwierząt? Nie, ja się raczej angażuję bez żadnych fundacji, bo uważam, że najlepiej robić to na własną rękę. Poznałam na tyle fundacji, że wiem, że to nie jest takie kolorowe i nie chcę mieć nic wspólnego z takimi instytucjami, bo wiem, że to sama sobie załatwię, to będzie na tyle uczciwe, a z miejscami, gdzie nie mam wpływu na pewne rzeczy, nie chcę się utożsamiać, ponieważ to też wpływa na moje dobre imię, więc nie. Wolisz życie z królikami, czy bez byłoby ci łatwiej? Niełatwo. Byłoby na pewno łatwiej, bo nie trzeba byłoby im tyle sprzątać, aczkolwiek fajnie jest ze zwierzakami, więc kurde, ile pytań. Nie, za dużo tych, przepraszam, ale ja nie odpowiem na te 15 pytań, bo to jest za dużo, to nie można aż tyle dawać, bo naprawdę jest 200 pytań, więc odpowiem tylko na to, co odpowiedź. W sumie większość to już było. Od kiedy nagrywasz na kanale? Od 2017 roku. A ja w ogóle. A Wiktor jeszcze w ogóle? Chyba, że chodzi o taki filmik, co nagrywamy tylko na kamerkę. A to bardziej dla siebie. Potrafię mówić po angielsku, trochę po niemiecku, aczkolwiek po niemiecku Hello. Kiedyś mówiłam dużo lepiej, kiedy byłam w ciągu szkolnym, bo miałam duży nacisk. U mnie bardziej z francuskim i angielskim. Tak? Miałam duży nacisk ze strony szkoły, bo chodziłam do gimnazjum językowego, no i tam cisnęliśmy języki ogólnie. W tygodniu bardzo dużo tego mieliśmy. Ale później przestałam praktykować i niestety dużo mi umknęło. Ale dużo rozumiem. O Wiktor już było. To już było. Dywanik czy drybed? Drybed jest spoko, bo wchłania zwierzak nie leży w mokrym. Pod spodem jest pelet. Tak, pod spodem może dać pelet czy podkład, tak jak właśnie świnki mają, więc na zewnątrz mają słodko, mogą się załatwiać. Generalnie nic się nie dzieje. Do której klasy chodzisz? Do zerówki. Wasz wiek było. O króliku było. Co się stało z krecikiem? Nic się nie stało z krecikiem. Żyje, ma się dobrze. Tak samo jak się poznałyście? No, poznałyśmy się tak, że ja chodzę z jej bratem ciotecznym. No i to jest rodzina, więc tutaj często przyjeżdżamy. Kacper chce sobie wziąć ciebie za krzesło. Tak? No. Ale do czego? No, bo szuka, bo musi mieć krzesło, jakąś albo krzesło. Ale do bierzmowania? No. A. To może ciebie i Wojtka wziąć. Może, zobaczymy. Czy Wiktoria ma swoją... Tak, Wiktoria ma króliczka, to już mówiłam. Jak dobrze znasz się na szynszylach? Znam podstawę na temat szynszyli. Wiem, w jakich warunkach muszą żyć, ale jakoś taką, jako behavior czy coś takiego, to jakieś takie codzienne upodobania, to nie, ponieważ ich po prostu nie ma, więc nie opatrzyłam się z nimi. Jaką szkołę ukończyłaś? Jestem na... W zasadzie będę się zaraz bronić. Ukończyłam SWPS, czyli Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. I studiowałam psychologię. Ketchup czy ketchup? Ketchup.
dokąd ketchup. Nocą tu ptajesz do swojej nory. Ulubiona potrawa, pizza. Będą kiedyś filmiki poradnikowe, gadżety dla zwierząt? Tak, myślę, że tak. Ma teraz twardy, średni czy miękki? Miękki, jakie polecą zwierzęta najbardziej? No nie wiem, ciężko, każdy ma jakieś inne możliwości finansowe i jeżeli chodzi o lokum i alergiczne, to więc... Mije zęby. No... Ja chciałam tak zadać. Tak? Pod tym postem. O, najczęściej myje zęby. Uważaj. Także to zależy po prostu od ludzi. Czy opłaca się mieć kanał o zwierzętach? No nie opłaca się, opłaca. Bo... Opłaca? Tak? Bo wtedy inne osoby mogą się dowiedzieć o zwierzętach. Znaczy tak. Pod kątem edukacyjnym opłaca się, bo możesz właśnie uczyć inne osoby. A jeżeli chodzi o zarobki, no to nie licz, że jakoś się z tego utrzymasz, bo to no, jako taki docelowy zarobek nie może być, bardziej jako dodatek, więc ja to tak traktuję. Jeśli chociaż raz się wyróżniłam, odpowiedź na moje pytanie, to proszę o pozdrowienie mojego szynszyla. Pozdrawiam szynszyla Tymka. Wiki ma zwierzaki, to już mówiłyśmy nawet jakie, czy gracie w jakieś gry komputerowe? Ja nie gram, a ty grasz w jakieś gry komputerowe? Ja gram na tablecie. Wika gra na tablecie. Among Us. Czy nagrasz film o najlepszych zabawkach dla królika? Był już chyba taki filmik. Tak, było, że dużo pokazywałam zabawki, mówiłam o nich. Takie wszystkie zabawki, wszystkie akcesoria moich królików, coś takiego. No chyba, że usunęłam to, kiedyś to nagram. Jakie masz wszystkie zwierzaki? To było. Robloxa nie mam, a ty masz Robloxa? Ja kiedyś grałam. Wika kiedyś grała, ale już nie. Czy w przyszłości chciałabyś mieć psa? Chciałabym. Kurde, już mi tyłek ścierp. Już nie czuję własnych pośladków. Nie, to nic nie da, po prostu zdręczyła mi dupa. No przeproszeniem, muszę zmienić bardziej pozycję. Ile ma mają zwierzaczki, czy są wykastrowane? Moje już mówiłam, ile lat mają. Tu ktoś ma też coś koło Mimi, więc tak gdzieś 4-5. Moje są wykastrowane, Wiktory nie jest wykastrowane. Tutaj chyba ma tyle co Mimi. One są w tym są w tym samym wieku. No i nawet tak z tej samej rasy. Było. Jak mam być mama na drugą świnkę, jak rozumiem teraz pora odpowiednie dla świnki. Jak namówić mamę na świnkę? No po to prostu... proste, znajdź ogłoszenie i poproś rodzica, żeby kupił. Albo adoptował. No ale to jak mama nie chce, no to po prostu nic na siłę, bo ona będzie też płacić za te zwierzaki. Ale i tak tata dalej. Musi się zgodzić. Tak, nasz tata też... mój powiedział, że musimy robić co chcemy, ale jedną, tylko a my powiedzieliśmy, że dwie, to tata wtedy powiedział, że nie, rób ta sobie co chce. Tak. No i są dwie świnki. Transporter dla świnki, ten taki Pico z XLK będzie spoko. Ja nie mam świnek. Ale nie od ciebie ze sklepu transporter. A, no tak, też mam transporterki. Czy twoje kruszyny są na coś chore? Nie są chore, kiedy przewlekle, kończymy? Czasem chorują. Czekaj, już tak. Kim Wiga chce być w przyszłości? Weterynarzem. Dobra, słuchajcie, przewijamy trochę te pytania, bo tu jest dużo takich, jakie z waszych, tak, dużo się powtarza, jak się poznałyście było. Lubicie słodycze? Tak. Lubimy? He. O! Dobra, ostatnie pytania. Czy królik może żyć z 8 królikami? Może. Czy mogę zostawić na jedną noc króliki same w domu bezkładkowe? Tak, tylko musisz mieć wszystko zabezpieczone, żeby nie było tak, że królik ci zeżre, nie wiem, pół mieszkania, kable czy coś. Albo kupić sobie taką mini kamerkę. Albo mieć mini kamerkę i podglądać. No. Też cię nie widać. Wywalisz mi statyw. Czy króliki zaprzyjaźnia się z chomikami? Nie zaprzyjaźnia się, ponieważ króliki mogą zarazić ale chomiczka. Ale mój czupek bardzo lubi Martusia i Betę. Tak, to nie powinno się im dawać się spotykać, bo może zarazić. Ale ja jest z daleka. A, z daleka, no to dobrze. Ale nie powinno się ogólnie dawać im kontaktu, bo może je zarazić czymś. Arbuz versus ananas. Zdecydowanie arbuz. A ty? Ja też. Pies czy kot? Pies. Ja też pies. Króliki czy chomiki? Chomiki. Króliki. Zwierzęta bezklatkowe czy klatkowe? Klatkowe. Bezklatkowe. Słodkie czy słone? Słodkie. Słone. Ściółka lniana dla chomika czy trociny? Trociny. Świnka czy szczur? Świnka. Szczur. No i tym sposobem, kochani, odpowiedzieliśmy na wszystkie wasze pytania. Oczywiście te, co się tam powielały albo były bardzo podobne do innych, na które już odpowiedzi padły, pomijałyśmy, no bo to byśmy czytały jeszcze i czytały. Filmik i tak jest już dosyć długi, ale dało się go troszeczkę przyspieszyć. Tak więc co, my się z wami żegnamy. Następny filmik, jakiś tam jeszcze z Wiktorem na pewno nagramy, właśnie może jakaś spiżarnia i świnek. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało. Na pewno zostawcie suba. Tak, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i na jednym właśnie komentarz. Zaznaczcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmikach. No i co, i tyle. To co, żegnamy się. Pa, pa!